Rosjanie. Amerykański niszczyciel naruszył granice. Amerykański niszczyciel naruszył wody terytorialne Rosji. Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło we wtorek 24 listopada, że amerykański niszczyciel rakietowy USS Jormak Kol naruszył na Morzu Japońskim granice Federacji Rosyjskiej, wpływając 2 km w głąb jej wód terytorialnych. Interweniował rosyjski okręt admirał Winogradow. Według ministerstwa rosyjska jednostka przerwała naruszenie granicy państwowej Rosji w Zatoce Piotra Wielkiego. Do incydentu doszło we wtorek nad ranem. Niszczyciel floty Pacyfiku admirał Winogradow, który prowadził bezpośrednią obserwację amerykańskiego niszczyciela, ostrzegł zagraniczną jednostkę poprzez międzynarodowe kanały łączności, że takie działania są niedopuszczalne, głosi komunikat resortu. Dodano w nim, że rosyjska jednostka zagroziła zastosowaniem manewru taranującego w celu usunięcia obcego okrętu z wód terytorialnych Rosji. W rezultacie, według strony rosyjskiej, amerykańska jednostka odpłynęła na wody neutralne. Ministerstwo Obrony oświadczyło, że admirał Winogradow nadal pełni zadania bezpośrednio w pobliżu okrętu USA. Rosja wysłała także w ten rejon wielozadaniową korwetę sowierszennej.